Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy dzień od kawy. Too scared to trust you and jump down. I'll keep my status quo up here, won't let it... No i zobaczcie, jak dzisiaj jest pięknie. Świeci słoneczko, piękna pogoda, także zaraz idę do ogrodu. Później oczywiście na rower, bo trzeba taką piękną pogodę wykorzystać. Tam mi się jeszcze mleczko spienia do kawki. No cudnie jest. Hej, hej, cześć wszystkim. Ja już jestem w ogródku. Mam do zapełnienia kolejną skrzynię, nawet dwie. Troszeczkę mniejsze niż ta pierwsza, więc mam nadzieję, że pójdzie to lepiej, szybciej. No i co, zacząłem już. Troszkę już zrobiłem kursów, także chwilkę odpocznę, nagram wam coś. Tam za mną widzicie jest ziemia, jeszcze taki podkład i kora. Później to wszystko gdzieś będziemy sypać. A na razie co? Na razie pracuję dalej do roboty, będę wam oczywiście pokazywał. Stwierdziłam, że wykorzystam tak piękną pogodę i napiję się kawki w ogrodzie. You try, do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? Don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever, forever? Zobaczcie, pokażę wam raz jeszcze. Mamy bratki, te śliczne, takie fioletowe, ale pięknie się te bratki porozrastały. Super wyglądają. Tutaj jeszcze namoczyłam dymkę, to będziemy zaraz sadzić. Już ładnie jak puszcza, widzisz? No. Posadzimy zaraz. Ja nie wiedziałam, że to trzeba namoczyć. No. Wchodzę do mamy do kuchni, mówię, Boże, czemu to się moczy? No, namoczone w ciepłej wodzie, jeden dzień stało, szybciej będzie puszczać szczepionkę. O, no i super. I tu mam jeszcze też do przesadzenia takie dwa rojniczki. Rojniczki. Ale bratki, naprawdę jestem zachwycona. Tak samo u nas na parapecie tam. Tak się rozrosły pięknie. Super. Forever. Forever. Kolejne jajeczka od szczęśliwych kurek, od naszego sąsiada. Chwila przerwy, jeżeli chodzi o ogród. Robię nam jajecznicę na maśle ze szczypiorkiem i zjemy sobie śniadanie w ogrodzie. Dobrze, stwierdziłam, że się do was jeszcze odezwę. Właśnie skończyłam jajecznicę, zrobiłam śniadanie, do tego chlebek z pomidorem malinowym. Śniadanie po prostu rewelacja. Zjemy, tak jak wam mówiłam, w ogrodzie. Dzisiaj działamy w ogrodzie prężnie. Krzysiek, ja, moi rodzice, mama, tato i zabieramy się za warzywnik. Będziemy siać już nasionka, więc zaraz wszystko wam pokażę. Jak mogliście zauważyć, ziemia już pięknie wysypana w skrzyniach. Ja dzisiaj taki makijaż, tylko balsam na ustach, trochę korektora, bronzera i tyle. Ale wiecie, mam rzęsy, więc jest okej. No bo wiecie, dzisiaj w ogrodzie, potem na rowery, później czeka mnie pakowanie. Ja z tym pakowaniem to zawsze na ostatnią chwilę i autentycznie w ogóle nawet nie mam jeszcze walizki z garażu przyniesionej. Nie mam w ogóle koncepcji, co wezmę, ale to jest, wiecie, taka majówka, taki lajtowy wyjazd, że bluzy,
dresy, leginsy, adidasy, no i wiecie, tak, żadne buty na obcość, sukieneczki i te sprawy. Chociaż myślę, żeby wziąć jedną albo dwie sukienki, bo wieczorem będzie też jakieś party pod gwiazdami, jakaś kolacja, wino. Zobaczymy, jeszcze będę się z Kingą dzisiaj kontaktować, zobaczymy, co tam ona powie, co jeszcze ważnego trzeba wziąć. Nie mogę zapomnieć stroju kąpielowego, ręcznika, chociaż tam ręczniki mamy, ale taki kąpielowy jeszcze wezmę jeden swój. No i tyle. Piękna pogoda dzisiaj i taka pogoda zapowiada się na kolejne dni, także majówka, mam nadzieję, pogoda nam wszystkim, kochani, dopisze. Dobra, słuchajcie, moja praca ze podwyższonymi grządkami jest skończona. Oczywiście teraz będziemy siać, ale same skrzynie i ziemia już jest gotowa. Wszystko jest gotowe do sadzenia. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Myślę, że wyszło idealnie. Wszystko oczywiście ze swoich, tak jakby, rzeczy. Nic nie kupywaliśmy, tak, ze swojego materiału. A tutaj jeszcze położyliśmy taką agrowłókninę. Podborówki, jeden pasek, bo tylko jeden mieliśmy, znaleźliśmy, ale dokupimy jeszcze jeden i tutaj właśnie pójdzie ten drugi, także wszystko będzie wyglądało cacy. Dobra, i teraz co? Sadzimy. Mama mi tu tutaj pokazuje. Wciśnij jak. Ładnie, o tak. I troszkę ziemią przykryj. No tak? O tak, no. Dobra. Right now I'm standing in the corner. I see you from across the room. It's kind of crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing, oh, everybody's singing, oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so old. Powiem wam, że no naprawdę schodzi się przy tym sianiu, także czas nas już trochę goni, ale teraz robimy sobie wszyscy znowu przerwę na kawkę, żeby nie było. Wszyscy sobie na ganeczku wypijemy kawę, bo jest przepięknie. A ty co? Uciekinierze mały. Mania, co ty taka? Co tak tutaj chrapiesz? Co tak tutaj dyszysz, co? Moi drodzy, sprawy ogrodowe skończone. Dziękuję, zapraszamy. Sprawy ogrodowe już zakończone, kochani. Ja dopiłam właśnie kawę i tak, zabieram się za sałatkę. Znalazłam w Thermomixie przepis na sałatkę. Bardzo fajne, ja już tą sałatkę kiedyś robiłam, także zaraz będę wyjmować składniki i wam pokażę, co to za sałatka. Później pakowanie, tak jak wam mówiłam, na ostatnią chwilę. Mam nadzieję, że zrobię to już późnym wieczorem. W ogóle dzisiaj nie mówiłam wam, ale Nel bała się muchy i o 5 rano wstała i później już nie mogła zasnąć, także my od 5 na nogach dzisiaj. I mówiłaś siomucho, tak? Siomucho, tak? I poleciała do domu mucha. Także my od 5 dzisiaj na pełnych obrotach. No i Nel, jak wracała z przedszkola z Losiem, to usnęła na chwilę w samochodzie, więc się zregenerowała. Więc pewnie późno pójdzie dzisiaj spać. Z misiem zasnęłaś? Miś był z tobą w samochodzie? Więc Nel pewnie pójdzie późno spać i dopiero kiedy ona pójdzie spać i ja odsapnę, złożę wam vloga, to chyba dopiero wtedy będę się pakować.
Chyba, że zrobię to wcześniej, coś tam wam pokażę, co zabieram ze sobą, no zobaczymy. W każdym bądź razie sprawy ogrodowe na dziś finito. Zrobiliśmy wszystko to, co mieliśmy zrobić. Nie wiem, może czy Krzysiek wam pokazał, jeżeli nie, to może ja jeszcze potem skoczę i wam pokażę. A tymczasem będzie robiona sałatka i to będzie już taka owiado kolacja dzisiaj. A to zobaczcie, już składniki do sałatki, jest papryka, makaron gwiazdki jajeczny, będzie potrzebna nam też kukurydza, ananas, ser żółty. W lodówce już marynuje mi się pierś z kurczaka, tak na 30-40 minut wrzucam właśnie do lodówki. Będzie nam potrzebny jeszcze majonez, ogórek konserwowy, ale to już wam pokażę później. Także taka sałateczka dzisiaj. I zobaczcie, tak wygląda ta sałatka, sałatka z kurczaka z makaronem. Także myślę, że super, akurat na obiad, kolację. Do tego chlebek z masełkiem, pomidorem, rukolą. Pechota. Musiałam tutaj się skryć, dlatego że Nel sobie tańczy tam w pokoju i puszcza sobie JJ'a i on śpiewa i jest bardzo, bardzo głośno, więc skryłam się tutaj na chwilę. Co wam jeszcze chciałam, kochani, powiedzieć, to to, że jutro wyjeżdżam na majówkę i przez te 2-3 dni vlogów nie będzie, dlatego proponuję, abyście śledzili mnie na Instagramie Boogie Silver, to tutaj wam zostawię odnośnik, dlatego że tam będę zdawać na bieżąco relacje, co robimy na naszych warsztatach. Myślę, że będzie taki fajny content, więc zapraszam was na Instagram bardzo serdecznie przez te dni. No i myślę, że wiecie, majówka, dużo ludzi wyjeżdża, wow, zapowiada się ładna pogoda, więc też pewnie dużo osób nie będzie siedzieć przed komputerem, więc nie zatęsknicie, a może fajnie, bo jak nas nie będzie kilka dni, to do nas zatęsknicie, a jak wrócę z majówki, to już będę miała dla was super vlogi, będziemy znowu na bieżąco, także majówka, takie wytchnienie, polecam w tym czasie nadrobić vlogi, bo jest ich naprawdę sporo, a też dużo z was pisze, że nadrabiacie na przykład w weekendy, kiedy macie wolne, więc tak jak mówię, przez te 2-3 dni vlogów nie będzie. Pierwszy vlog bodajże pojawi się w środę. Także o tak, taka informacja tutaj do was, żebyście się nie martwili, gdzie są vlogi. Od środy znowu zaczynamy. Zobaczcie, tutaj mamy już ugotowany makaron, gwiazdki, żółty ser, paprykę, ogórek konserwowy i tutaj mam zamarynowanego kurczaka i będę go robiła na waromie, na parze. Trzeba było zamarynować tego kurczaka w sosie sojowym i 2 łyżki sosu sojowego, 2 łyżki wódki. Ja w domu wódki nie mam, więc dałam whisky, więc mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. Także 2 łyżki sosu sojowego, 2 łyżki wódki, 300 g filetów z piersi z kurczaka. Tutaj mamy ugotowany makaron gwiazdki, żółty ser, papryka, ogórek konserwowy i to na razie tyle. Później pewnie będziemy jeszcze dodawać kukurydzę, ananasa, majonez. Dodałam te ogórki, bo bardzo je lubimy. To są ogórki z Lidla. I zobaczcie, tu już posiane, wszystko elegancko. Tutaj jeszcze będziemy siać i tutaj też jeszcze będziemy siać. Robimy z mamą obchód i uciekamy na rowery jeszcze w międzyczasie. Tak, sałatka gotowa, już w lodówce, także obchód zrobiony i tutaj jeszcze wysypana kora na boróweczki. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Jak będą nam ładnie rosły i owocowały, to zrobimy jeszcze więcej. Tak, no właśnie, bo mamy miejsce, no także właśnie. Tak. No i tak tutaj to wygląda, tutaj położyliśmy te płytki, tak jak mówię, skrzynię do malowania, płot do malowania i myślę, że efekt końcowy będzie naprawdę super. Ale ten płot no jeszcze był malowany 9 lat temu. 9 lat temu, no. Mama mówi, no. Tak, więc bo jak kupiliśmy tutaj ten dom, to była taka stara siatka. I ładnie był polmowany, ale 9 lat. No to i tak wytrzymał, lat, no bez żadnego odnawiania, malowania. Po 9 latach czas najwyższy go odmalować. No, także będzie malowanie. It's